Hemmaster obala mity, część druga. Reakcja ksantoproteinowa służy do wykrywania wszystkich białek? Reakcja ksantoproteinowa polega na użyciu stężonego kwasu azotowego 5. Służy ona do wykrywania białek w danych produktach, na przykład spożywczych. Jednak za pomocą tej metody nie można wykryć wszystkich białek, a jedynie te, które w swojej strukturze zawierają pierścień aromatyczny. Co więcej, nie każdy pierścień aromatyczny jest możliwy do wykrycia za pomocą tej reakcji. Próba ksantoproteinowa to nic innego jak reakcja nitrowania pierścienia aromatycznego za pomocą kwasu azotowego 5. Ale uwaga, bez użycia katalizatora, jakim jest w reakcji nitrowania stężony kwas siarkowy 6. Dlatego tej reakcji będą ulegać tylko białka, które w swojej strukturze zawierają aktywowany pierścień aromatyczny. Taki aktywowany pierścień aromatyczny zawierają jedynie białka, w skład których wchodzi reszta tyrozyny lub tryptofanu. Tyrozyna zawiera pierścień aromatyczny z aktywującą go grupą OH. Struktura tryptofanu składa się z podwójnego pierścienia aromatycznego, który zawiera jeszcze atom azotu. Sumarycznie prowadzi to do powstania struktur rezonansowych czułych na nitrowanie. A jeśli na przykład białko, które poddajemy nitrowaniu, zawiera resztę fenyloalaniny, to tutaj efekt będzie negatywny, gdyż w strukturze fenyloalaniny nie znajdziemy podstawnika aktywującego pierścień aromatyczny.